stajemy w lekkim rozkroku, wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. I raz jeszcze wytrząsamy całe ciało. Dobrze. Na tym skończyła się rozgrzewka. Teraz przejdziemy do części technicznej. Dzisiaj trochę dłuższa rozgrzewka, bo część techniczna jest trudna. Na początek coś o ósemce. Ósemka polega na tym, mam tutaj jakiś taki rekwizyt. Ósemka polega na tym, patrząc od góry, mamy biodra w ten sposób. Zaczniemy stąd, przenosimy ciężar ciała, skręcamy biodra, przenosimy ciężar ciała, skręcamy biodra. Przenosimy ciężar ciała, skręcamy biodra. Ten termos to jest linia bioder patrząc od góry. I w ten sposób robimy ósemkę. Skręt, skręt, skręt. Jak zobaczycie sobie na ten koniec i na ten koniec bioder, to jak one tutaj krążą, to linie narysowane przez te końce będą nam kreśliły nieskończoność. Stąd się bierze nazwa ósemka, a nie stąd, że biodrami robimy taki ruch ósemki. To nie jest to. Ósemka to jest taka chińska ósemka, która w ten sposób jest rysowana. I teraz jak dłonie są moimi plecami, to zobaczcie tutaj częścią wiodącą w tej ósemce są plecy. Zmiana kierunku w ten sposób. Tu teraz częścią wiodącą, jak widać, jest brzuszek, klatka piersiowa. To tyle wstępu teoretycznego. Teraz sobie poćwiczymy tą ósemkę. Na razie w mniejszym rozkroku. Troszeczkę mniejszy rozkrok. Ci, którzy chcą, mogą zrobić większy. Proponuję palce wskazujące umieścić tutaj w pachwinie. W tym miejscu. To będzie dla nas kontrola, czy biodra nam pracują w odpowiedni sposób. Jak się skręcam, to biodro nam się otwiera, czyli robi mi się tutaj luz pomiędzy brzuchem a udem, a to biodro nam się zamyka. Czyli ten palec tu włożony w pachwinę zaczyna być chwytany poprzez brzuch i udo. Spróbujcie sobie teraz powoli zrobić takie ćwiczenie ósemki. W jedną, w drugą stronę. Na początek wyraźnie przenosimy ciężar ciała. Potem to będziemy korygować, a na chwilę obecną skupiamy się na tym, aby biodra się odpowiednio skręcały. Żeby miednica się skręcała. I pracujemy nad tym, aby zrobić większy luz w pachwinie, w stawie biodrowym. Zwróćcie uwagę podczas skrętów na kolano. Kolano nie powinno się skręcać. Może stanę trochę dalej, żeby było widać. Kolano nie powinno podążać za biodrami. Widzicie? Tak nie powinno być. To znaczy, że mamy usztywnione biodra. Jak mam kolano w tej pozycji, podczas skrętu ono dalej pozostaje w tej pozycji. Przenoszę ciężar ciała i jak się skręcam, kolana nie idą na boki. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo ważne, bo później adepci tai chi mówią, że tai chi spowodowało, że ich zaczęły boleć kolana. Jak się robi ćwiczenia nieprawidłowo, to tak może być. Musimy zwracać uwagę na nasz układ kostny, aby nie nadwyrężyć sobie ścięgien, które tutaj są, z jednej i z drugiej strony.
O tych ścięgnach, które są z przodu, będę mówił, ale później. Być może dzisiaj na to nie będzie czasu. Na razie podstawowa ósemka, która nam spowoduje rozluźnienie bioder. Z mojego doświadczenia wiem, że jest to bardzo ważne i istotne. I w drugą stronę krężymy. Też patrzymy, czy te nasze bioderka dobrze pracują, czy pachwiny się zamykają i otwierają w odpowiednim momencie. I patrzymy na kolana, czy kolana też pracują w odpowiedniej płaszczyźnie. A propos płaszczyzny, zobaczcie sobie, kolano powinno pracować tak, jak jest ustawiona stopa. Jeżeli stopę będę miał tak, to kolano będzie tak pracowało. Jeżeli stopę mam na wprost, to kolano pracuje na wprost. Czyli jeżeli stoję w rozkroku, przejdę trochę dalej, i przenoszę ciężar ciała na jedną stronę, to kolano uginając się, pracuje w płaszczyźnie stopy. Jedno i drugie. Ale też to jest zdradliwe. Teraz stanę celowo bokiem. Jeżeli będziemy pracować tak, to zobaczcie, gdzie jest kolano, gdzie jest biodro. Powinniśmy pracować bardziej, żeby cała noga była nad stopą. W ten sposób tu pracujemy, odpowiednio otwierając i zamykając biodro. Tutaj się skręcając. Nie róbcie, broń Boże, czegoś takiego, bo za chwilę będą Was boleć kolana tutaj u góry nad rzepką. Nie jest to miłe i pozbawi Was możliwości wchodzenia po schodach. Bardzo na to zwracam uwagę. Kolana są bardzo ważne. Dobrze, staniemy sobie w rozkroku. Uginamy nogi w kolanach. Przenosimy ciężar ciała na lewą stronę i robimy ósemeczkę. Skręt, zmiana ciężaru, skręt, zmiana ciężaru, skręt, zmiana ciężaru, skręt, zmiana ciężaru. Po głosie poznaję, że coraz więcej ptaków nam do nas przylatuje. Naprawdę przyroda ożywa, wiosna zaczyna rozkwitać. Już tutaj rusówki widziałem, więc ziemia też żyje. I ostatnia uwaga dotycząca ósemki, generalnie dotycząca każdego ruchu w tai chi. Mamy biodra na jakimś tam poziomie. Gdy uginamy nogi w kolanach, ten poziom się zmniejsza. Przepraszam. W momencie, gdy robimy ćwiczenia z balansem, zwróćcie uwagę na to, że biodra są cały czas na tym samym poziomie. Cały czas na tym samym poziomie. Nie tańczymy walca w ten sposób. To są osoby, które tak robią. To nie jest prawidłowe. Cały czas bioderka na tym samym poziomie. A więc mamy trzy aspekty prawidłowego wykonywania ćwiczenia. Pierwszy, luz biodra. Nie? Drugi aspekt ćwiczenia, praca, uwaga nad kolanami, żeby kolana nie pracowały w płaszczyźnie poprzecznej, tylko wzdłuż. I druga rzecz, żeby jednak ciężar był nad stopą, a nie nad palcami podczas skrętów. No i ostatnia rzecz, trzecia. Poziom bioder cały czas na tym samym poziomie. Czy będziemy robili kroki w bok, czy będziemy robili kroki w przód, czy będziemy robili kroki w tył, cały czas bioderka są na tym samym poziomie. To wymaga bardzo intensywnej pracy tego układu tutaj, mózgu, który musi to wszystko kontrolować. Na ten tydzień macie trzy rzeczy do opanowania. Tylko trzy i aż trzy. Praca nad rozluźnieniem bioder. Z doświadczenia wiem, że to trwa około roku do dwóch lat.
praca nad kolanami, no to tutaj tu będzie o wiele, wiele szybciej, bo jest to łatwiej kontrolować i nie wymaga rozluźniania. I praca nad wysokością, to też jest dosyć łatwe do opanowania, dlatego że możemy sobie dać rysik, powiesić na pasie z tyłu i patrzeć, czy on cały czas się porusza po podłodze, po powierzchni, czy się gdzieś tam podnosi. Tyle teorii, tyle ćwiczenia z ósemek. Za tydzień wprowadzimy sobie pojęcia yin yang, chan si gong. Na chwilę obecną pracujemy nad podstawą. Podstawa jest najważniejsza. Jak zaczynamy budować budynek, też od fundamentów, od podstawy. A teraz